Cześć misie, witajcie w kolejnym vlogu. Wiem, że takie rzeczy rzadko się zdarzają u mnie na kanale. Chciałam nagrać coś teraz, ponieważ nie wiadomo kiedy będzie następny vlog. Na pewno już będzie w powiększonym gronie. Z tego powodu, że widać jak często nagrywam vlogi. Jest to bardzo, bardzo rzadkie. Ja właśnie wstałam, jest około godziny 12. Całą noc, można powiedzieć, przelunatykowałam z chodzeniem od pokoju, do łazienki i tak dalej. Dzisiaj nie dzieje się jakoś nic specjalnego w sumie, co mogłabym Wam nagrać, ale mam nadzieję, że w miarę będę miała Wam co pokazać albo co powiedzieć. Przynajmniej jak nie będę miała Wam co pokazać, to będę siedziała i po prostu Wam trochę poopowiadam, co się u mnie ostatnio dzieje, co robię i tak dalej. Więc ja się idę trochę ogarnąć. Na pewno coś zjeść przydałoby się i zaraz do Was wracam i powiem o wizycie u położnej, bo muszę dzisiaj iść na badania, nie na badania, muszę iść dzisiaj na kontrolę do położnej, zmierzyć brzuch i takie tam wszystkie inne procedury. Tak więc śniadanie już sobie zrobiłam, nie jest jakieś specjalnie obfite, ale co tam, tu mam herbatę z liści malin. Wiele kobiet w ciąży boi się pić herbatę z liści malin z tego powodu, że podobno wywołuje poród. Jednak radzę się trochę doedukować, bo taka herbata właśnie bardzo pomaga, jeśli chodzi o poród, bo wzmacnia mięśnie dnia macicy, pomagając się tam wszystko ładnie rozkurczać, ale nie przyspieszy porodu. Więc no, jestem ileś tam przed porodem, więc piję sobie tą herbatę. Tutaj mam taką ładną podstawkę, którą dostałam od mojego młodszego brata. Z napisem Alicja. O, wyleję zaraz. Tu mam kanapki z pasztetem i z ogórkiem. Tu mam pasztet pomidorowy, ten profit, co Wam mówiłam w holu jedzeniowym. Tutaj mamy czosnkowe almette, a tu jakiś serek z bakomy. Jakiś taki, wiecie, czekoladowy. A tam świeczka. No i w sumie nie jest tego za wiele. Ja ostatnio jem mało, bo w sumie to śniadanie będę się bardziej zmuszać, żeby je zjeść. Bo jakbym go nie zjadła, to zaraz bym zjadła tonę słodyczy, więc muszę coś po prostu wcisnąć. Więc za godzinę wychodzę do przychodni. To jest moja karta ciąży. Nie wiem w sumie, jak wyglądają karty ciąży w Polsce. No bo jak wiecie, to jest moja pierwsza ciąża. I no tutaj są jakieś tam moje dane i tak dalej. Tomka, moje dane jakieś. Tutaj jak wygląda przebieg ciąży. Tutaj jakieś tam znowu badania. Jakieś coś tam. Tutaj mamy pomiary brzucha. Tutaj każdą wizytę. Tam będziemy pisać plan porodu. I w sumie nie wiem, czy on będzie przydatny, ale jak wiecie, albo może nie wiecie, chcę rodzić w wodzie. Tutaj mamy jakieś tam wyniki z USG i tak dalej. Ostatnio też stwierdziłam, że mam chyba za mało małych, takich malutkich body z długim rękawem. Te wczoraj znalazłam, oparcie, paznokieć połamany, w czym znalazłam? W second handzie. Zapłaciłam za nie około 50 pi, więc uważam, że warto. Materiał jest naprawdę w porządku. Są takie słodziutkie, uniwersalne, malutkie. Kupiłam również też za 50 pi około takie super dużoziutkie, malutkie spodenki, bo spodenek nigdy za wiele, bo ja w sumie nie szalałam jakoś szczególnie z wyprawką, nie mam jakoś wielce super dużo rzeczy i takie spodenki. Kupiłam również body z Ramones, co prawda nie słucham jakoś specjalnie ich muzyki tak super bardzo dużo, tam pojedyncze utwory tylko, ale uwielbiam i mam słabość do szarych ubrań, a tym bardziej właśnie no, takiego body dla malutkiej po prostu, no naprawdę strasznie mi się udało, a za koszt 50 pi stwierdziłam, że warto wziąć. No i ostatnią rzeczą również 50 pi były śpioszki z Mother Care i one właśnie są takim z Supermanem, że niby taki właśnie sobie Supergirl. I tu mamy właśnie, że
Super Baby i za nie też dałam 50p. Co najbardziej mi się podoba, to to, że mają tutaj od razu właśnie takie zawijane łapki. Łapki, nie drapki. Możemy to sobie tutaj ładnie zawinąć i nie potrzebujemy już zakładać tych narączki, co słyszałam właśnie, że bardzo często spada i potem mamy zakładają skarpetki, a ja nie muszę, bo większość body mam, większość śpioszków mam właśnie z tymi zawijanymi łapkami, co moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Tam leżą moje gotowe torby do szpitala. Ja chciałam w ogóle, żeby one były gotowe już w drugim trymestrze, bo jakoś tak byłam bardzo zestresowana, że to może być w każdej chwili. Jednak mam, po prostu one już tu czekają, parę rzeczy jeszcze tylko trzeba będzie dołożyć, jak będzie taka konieczność. I niedługo postaram się nagrać dla Was filmik właśnie na kanał Momilu, co spakowałam do torby do szpitala. Moja torba będzie troszeczkę inna z tego powodu, że włożyłam tam również rzeczy, które ja po prostu chciałam sobie wziąć, a nie są konieczne właśnie do zabrania do szpitala. No i są tam również rzeczy dla Tomka, no dla małej i co jeszcze? No i trzeba wziąć pod uwagę to, że rodzę w Anglii, więc to może się troszeczkę różnić, bo każdy szpital, wszystko i tak dalej ma swoje wymagania. To ja mi się już wychodzę do przychodni, idę się spotkać właśnie z położną, idziemy obadać pewne sprawy, pomierzyć brzuchy i tak dalej i odezwę się do Was jak wrócę i wtedy powiem, co tam mniej więcej się dowiedziałam i może nagram właśnie jakiś film normalny, czyli nie vlog i tak dalej. Tak więc ja wróciłam właśnie od położnej i powiem Wam, że jestem całkiem zadowolona, bo jeśli chodzi o taką moją opiekę tutaj, to ja jestem niezadowolona z tego powodu, że ciągle miałam jakieś problemy z moją położną, ciągle nie mogłam się z nią spotkać. Później jak już zaczęłyśmy się, że tak powiem, spotykać, to nie byłam zadowolona z tych wizyt. Dzisiaj szłam na to kolejne spotkanie, normalnie, że tak powiem, jak za karę, bo naprawdę miałam nadzieję, że już jej nie zobaczę. I co Wam powiem, to jej nie zobaczyłam, bo po prostu okazało się, że jest na zwolnieniu. I przyjęła mnie całkiem inna położna, przeprowadziła ze mną wszystko, co powinna, więc naprawdę jestem zadowolona, że udało mi się uniknąć spotkania z tą okropną położną, której nie lubię. Więc miałam dzisiaj mierzone ciśnienie, mierzony brzuch, tak w sensie od góry do dołu w centymetrach, słuchanie bicia serca, próbkę moczu. Co jeszcze miałam robione? Sprawdzała mi, czy na pewno mała dalej jest ułożona główkowo, czy i takie tam różne na temat porodów przód. I będą się do mnie odzywać w sprawie pisania planu porodu na jakiś tam przyszły termin, jeszcze nie mamy terminu. I zobaczymy, co to będzie. Teraz planuję zjeść sobie jakieś ziemniaki z mikrofali, bo ostatnio mam fazę na ziemniaki z mikrofali i jest to taka gotowa paczka, którą kupuję na warzywniaku w takim supermarkecie. I je wkładam na 8 minut do mikrofali i są gotowe i w sumie ja je bardzo lubię, bo jak wiecie, lubię ziemniaki i tego typu sprawy, to jest naprawdę bardzo fajne. Zaraz Wam je pokażę, jak je będę robić. I jeśli zbiorę, że tak powiem, się w sobie, to za chwilę nagram właśnie to, co Wam powiedziałam, czyli moją torbę do szpitala. Chciałam nagrać jeszcze jakieś inne rzeczy, typu właśnie jakieś, nie wiem, wyprawka kosmetyczna albo... No nie wiem, mam tak naprawdę dużo filmów do nagrania, a ciągle nie mogę się jakoś tak zebrać. Ostatnio mi cały czas program do montowania robił takie problemy, że już myślałam, że nie, ja już wiem, w ogóle koniec, nie będę nagrywać, bo się denerwuję więcej niż to warte. Tak było z poprzednimi dwoma filmami, które wrzuciłam, czyli tym lookbookiem na Mamilu i tym open boxem tutaj, który wstawiłam na właśnie na Rainbowlu. I naprawdę tak dużo się nadenerwowałam przy tych filmach, że nawet nie macie pojęcia. Więc zobaczymy, jak to będzie, bo na razie miałam chwilę taką, że odechciewało mi się nagrywać, jak po prostu wiedziałam, że ile będę się męczyć z tym programem. Używam tak przy okazji to Corel Video Studio X5 czy coś takiego, bo o to pytacie. Tak więc bądźcie ze mnie dumni, bo w końcu nagrałam dla Was ten film z pakowaniem torby. No i ja oczywiście narobiłam bałaganu, za sobą mam pełno rzeczy, które spakowałam do torby, muszę to popakować jeszcze raz.
i idę w końcu zjeść ziemniaki i pokażę Wam, co to za moje cudo. Moje ukochane ziemniaczki ready to cook, baby potato. I tutaj właśnie mam tą paczuszkę, one kosztują około równego funta w Sainsbury. I ja je wkładam na 8 minut do mikrofali po przybiciu właśnie tej folii. I sobie lekko solę i po prostu je. Ja lubię takie ziemniaczki. Tak wyglądają wyjęte z mikrofali moje ziemniaczki. Tam mamy sól różową. Tutaj dałam jeszcze właśnie masło, wiecie jak się roztapia. Przed chwilą było w sumie na każdym ziemniaku praktycznie, ale spłynęło, już się roztopiło pod ciepłem i będę jadła. O, więc w końcu wcisnęłam te całe ziemniaki, jadłam wszystkie. Jestem trochę opchana, idę się napić i zmykam po prąd do sklepu. Dla tych, co mieszkają w Polsce, jest to trochę dziwne, ale ja mam taki kluczyk. I tu jest British Gas i idę doładować prąd w sklepie. Podchodzę do kasy i mówię, za ile chcę doładować, czy to jest 10 funtów, 20, czy ile. I po prostu potem wkładam takie coś do maszyny w domu i załącza mi się prąd. Bo już mi pikało, że muszę doładować, więc idę, kupię jakąś zdrabkę, przejdę się trochę, przyda mi się, więc zmykam i wracam do was za niedługo. A więc wróciłam ze sklepu. Jestem znowu totalnie zgrzana, bo jest naprawdę duszno dzisiaj i jest mi totalnie gorąco. Nie wiem, czy będę jeszcze coś dzisiaj dla was nagrywać, w sensie kontynuować, co tu mam do powiedzenia. W sklepie kupiłam zwykłą wodę, znaczy zwykłą, niezwykłą, bo owocową wodę z jakichś owoców leśnych i zdrabkę, jak mi poleciła Klaudia. Klaudia, ta zdrabka jest dedykacją dla ciebie, ponieważ jak wiecie, miałam to szczęście i nie było tej położnej, której nie lubię, więc stwierdziła, że to jest dobry moment, żeby kupić zdrabkę. I jest to taka zdrabka do wygrania 250 tysięcy. Tak więc jutro kupuję dom. Haha, fajnie. No więc lecimy. Zdrapię sobie. Jest 8 szans, żeby wygrać jakąkolwiek kwotę. No to jedną już, że tak powiem, przegrałam. Tą tutaj. Lecimy dalej. Dobra, ileś tam wygrałam, nie wiem jeszcze ile, ponieważ tutaj mam takie coś, że mam cenę, znaczy no, kwotę, którą wygrałam, a tutaj znaczki, że jeśli będzie diament, to jest wygrana i tutaj mam diamencik. Zdrapałam sobie specjalnie najpierw tylko znaczki, żeby zobaczyć, czy po prostu wygrałam, a za chwilę zobaczę ile. Jeszcze tylko sobie sprawdzę te tutaj, a na samym końcu zobaczymy ile wygrałam. Obstawiam, że to będzie z 2 funty. 2 funty, żeby tak pewnie, żeby się zwróciło za zakupienie zdrabki. Z tej drugiej strony nic nie wygrałam, bo było 2 razy po 100 albo 2 razy po 1000, czyli byłam blisko, potem 5000 i 20, no więc niestety. I zobaczymy teraz, ile wygrałam w tej kwocie. Tam 4 funty, nie? Czaisz? Tom dordom, cześć, najebańcu, wygrałam 4 funty w zdrabce. To wszystko dzięki Klaudii. Także mam gdzieś, leży jeszcze gdzieś wygrana z ostatniego czasu, jak była Klaudia i to były 2 funty. Teraz mam 4, czyli jestem 2 do przodu. Tak. Ja myślę, że będę kończyć na dzisiaj tego vloga. Nie mam zamiaru chyba przedłużać, bo ja mogę tutaj po prostu siedzieć i sobie tak do was gadać i gadać i gadać, a się okaże, że nie usłyszycie nic, co by was tak jakoś super interesowało, bo ja mogłabym tak po prostu siedzieć i gadać. Więc czekam je posprzątanie trochę kuchni, bo nabrudziłam. Tutaj jest trochę do ogarnięcia i siadam zaraz na piłkę trochę posiedzieć, żeby poćwiczyć, sobie tak trochę poskakać. Wypiję jeszcze jedną herbatę z malin. O, jedną lody. Wypiję jeszcze jedną herbatę z malin i położę się pewnie do łóżka. Będę montować któryś z filmów dla was i trochę poodpoczywam, bo ta pogoda mnie bardzo, bardzo przytłacza. Jest tak mega gorąco, więc żegnam się z wami, kochani. Powiedzcie mi, czy chcecie więcej tego typu filmów, bo ja wiem, że te moje vlogi nie są jakieś super ciekawe, bo siedzę w domu, nie zabieram kamery ze sobą, jak gdzieś wychodzę, no bo jest mi naprawdę już ciężko. Może kiedyś kupię sobie mniejszy aparat, taki wiecie, żeby tylko do vlogów, no to wtedy będzie na pewno mi o wiele wygodniej niż taką lustrzenką. I
Piszcie mi koniecznie propozycje filmików, które chcecie zobaczyć, bo może jeszcze przed rozwiązaniem postaram się nagrać coś bardziej angażującego niż tylko siedzenie i gadanie po prostu. Więc jeśli napiszecie mi jakieś fajne pomysły, a może mi się coś spodoba, to pewnie coś może nagram. Pa!